pożegnanie z Batumi. Dworzec autobusowy, ja szukam marszrutki do Kutaisi. Zaraz coś znajdziemy. Może gdzieś tutaj, Kutaisi, bo mnie skierowali. Trzeba pytać. Jest i Kutaisi. Cena to 20 lari i będzie cholernie gorąco, już jest duszno, ciasno, a to jakieś 3 godziny drogi. Dobra. Ostatnie chwile w Batumi, w mieście, które jest tak zwanym gruzińskim Las Vegas. I oto już w drodze na horyzoncie piękne gruzińskie góry, a cała trasa zajmie nam około 2-3 godziny. Krótka przerwa, stragany, Kutaisi, nasz bus, marszrutka, żarcie wszędzie. I klasyka. Kutaisi, trzecie po wielkości miasto w Gruzji. Batumi suda, Batumi! Spasiba, spasiba, niec. Historia miasta sięga starożytności. Jechaliśmy niecałe 2 godziny, także w miarę szybko, chociaż lekko ciasno, lekko ciasto, ale dojechałem, jest kurczę niesamowicie gorąco. Gorąco, 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 kolejne marszrutki. Autostation. Tutaj handel kwitnie dookoła, jak wszędzie naokoło, wszędzie naokoło, dookoła. Dobra, łapię jakiegoś Bolta i muszę jechać do hostelu. Apartament za 350 lari. W miarę fajny standard, chociaż blok jest taki średni. Z drugiej strony, z przodu jest hotel Panoramic. A miejsce jest troszkę bardziej na obrzeżach miasta, więc jest cisza i spokój. I tylko ptaki ćwierkają. To gdzieś tam. Nie widziałem póki co żadnych wieżowców, czyli to, co obecnie jest symbolem Batumi. To jest takie zwykłe, zapiziałe miasto. Standardowo mój apartament od poziomu tych domów naokoło to odstaje na plus. Architektonicznie to wydaje mi się, że większość budynków tutaj to pozostałości po Związku Sowieckim. Ale mogę się mylić. Diaduszka. Ciekawa brama. Co jest w środku? Grafiki na ścianach. Ale tam się budują. Co tutaj jest napisane, to już musicie sami przeczytać, bo ja nie potrafię. A szkoda. Trochę kultury w parku pośród budynków. Bardzo ładne rzeźby tutaj. Poznań. Ale dlaczego akurat Poznań, a nie Wrocław? Odległości w kilometrach. I oto złota fontanna Kołcis ze złotymi posągami, replikami starych gruzińskich, starożytnych bóstw. Stare gruzińskie bóstwa. To był pomnik o pamięci ofiar 9 kwietnia 1989 roku, kiedy to pokojowa manifestacja Gruzinów na rzecz wyzwalania się spod Związku Radzieckiego została rozpędzona przy pomocy czołgów i gazów trujących. 21 osób zginęło i wiele zostało ciężko rannych.
To miejsce chciałbym zobaczyć, ale chyba mi się nie uda tym razem, więc cóż, jest opcja na następny rok. Stare tablice. Klasyk. Tymczasem tutaj już rzeka Rioni, na którą to jedzie kolejka linowa, która startuje w tamtym miejscu. No, посмотри. Rieka. Stacja. W jedną stronę kosztuje bilet 1 lar. Ale zabytek. Oby tylko się to nie rozleciało. Bo się wszystko trzęsie. No to jedziemy do góry. Daleko nie jest, ale nad rzeką. Widok na Kutaisi i zjeżdżający wagonik. To koło jest tak stare, na 100% to jest zabytek. Nie sądzę, żeby ono jeszcze działało, chociażby ze względu bezpieczeństwa. A jednak to działa. Bilet kosztuje 2 lari. Jest jeden minus, że mi się telefon strasznie nagrzewa. I oby się tylko nie wyłączył. Ale jadę. Tu się nie ma co śmiać. Nie ma się co bać. Raz się żyje. Tam monastyr. Widok na miasto i rzekę. Kutaisi. Góry wokoło. Ekscytacja. Nie może to być, a jednak. Kto by się spodziewał? Taki zabytek z czasu chyba jeszcze Związku Radzieckiego. I to działa. Robotajec. A się nie chce wierzyć. W tym miejscu czas się zwyczajnie zatrzymał. Tutaj naprawdę się nic nie zmieniło od lat, a koło jak włączyli, to tak się teraz nie może zatrzymać. A tam ktoś jedzie znowu. Porównując Batumi i Kutaisi, to Kutaisi jest o wiele bardziej ciekawsze. Jest bardziej posunięte w czasie, że tak powiem. Większość to są pozostałości po Związku Radzieckim. Gruzińskie przekąski. Ale to wszystko biała mąka, kurczę. Jakby poszukać czegoś innego. No już to? Хорошо. Все в порядку. Idę w stronę katedry. To były kiedyś piękne domy. Teraz po prostu same rudery. Most żelazny na łańcuchach. I Balszaja Rieka.
ciężka droga pod górę teraz, po kamiennych schodach. Katedra Bagrati budowana przez 1000 lat i wielokrotnie niszczona. Tam stara baba przy wejściu wydziera się, zbiera klepaki obmużne. Ja miałem takie malutkie, drobne, że ona powiedziała, że takich nie chce, idź precz, nie? I zaczęła się drzeć. Co za babsko okropne. Cud, że ta świątynia jeszcze stoi. Ale jak mówiłem, była wielokrotnie niszczona. Kiedy nastąpiły ostatnie zniszczenia, tego to nie wiem. Być może za czasów sowieckich. Ale widać, kurczę, jak jest obdrapana strasznie. Jest zniszczona. Katedra została zbudowana w XI wieku za panowania króla Bagrata III, który był władcą Gruzji. Katedra była głównym ośrodkiem religijnym wówczas istniejącego Królestwa Gruzji. Była symbolem niepodległości kraju i potęgi dynastii Bagrationi, a także również miejscem pochówku kilku gruzińskich królów i królowych. W latach 50. XX wieku katedra została przebudowana, przez co została usunięta z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Ona takich drobnych pieniędzy nie chce i koniec. Zabieraj to już. Zabieraj to. Babuszka. Jak widać, pozostałości jest o wiele więcej. Stare mury. Jakaś baszta chyba tutaj była. Kutaisi ma ponad 3,5 tysiąca lat pisanej historii. Jest to jedno z najstarszych miast w Gruzji i pełniło funkcję pierwszej stolicy krajów starożytności. Gruzja wówczas nazywała się Królestwem Iberii. W starożytności miasto było znane jako Aea lub Aja. Według legendy to właśnie w okolicach Kutaisi miało znajdować się złote runo, które było celem wyprawy Argonautów. Kutaisi było pod panowaniem różnych mocarstw, takich jak Imperium Osmańskie, Persja, a także Rosja. Po odzyskaniu niepodległości przez Gruzję w roku 1991 Kutaisi odzyskało swoje znaczenie jako ośrodek polityczny i kulturalny. Tak zwany ortodoksyjny kościół Świętego Zwiastowania. Co my tutaj mamy? Trochę muzyka łupie, ale jest jedzenie gruzińskie. Zamówiłem troszkę gruzińskiego jedzenia i na początek idzie zupa grzybowa. Oprócz zupy taki przysmak tutaj. Kinjali. Serowe, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj jest kolejny przysmak. A teraz po posiłku, który kosztował mnie równe 45 lari, jestem już w ogrodzie botanicznym, a wstęp to tylko 1 lari. Cicho tutaj raczej nie jest. Raczej nie jest tutaj cicho. Jest taki harminder od ptactwa. Natura, sama natura. I tak spodziewałem się, że w tym ogrodzie będą ciekawe miejsca, bardzo ciekawe miejsca. To jest pień starego drzewa. Wielkie drzewo, ale w środku mamy kapliczkę.
A tutaj jest podobno stara XIX-wieczna część tego ogrodu, czy bardziej parku botanicznego. Drzewo potężne. Ale to wszystko sprawia wrażenie takiego trochę zaniedbanego, pomimo ciekawych miejsc. Jak to. Tutaj chyba powinna być fontanna. Kiedyś. Była przynajmniej. Historia ogrodu botanicznego sięga czasów, gdy rejon ten był częścią Imperium Rosyjskiego. Rosyjski botanik Paweł Milkiewicz zainicjował pracę nad otworzeniem ogrodu botanicznego w roku 1840. Ogród został założony w roku 1912 i początkowo służył jako miejsce eksperymentów hodowlanych i badawczych roślin. Ogród ma powierzchnię około 12 hektarów i jest jednym z największych i najstarszych ogrodów botanicznych w Gruzji. Stare drzewa zjedzone przez korniki. Horda psów, wyspańskich psów. To jest taki tutaj klasyczny widok w Gruzji. Złota godzina w Kutaisi i powoli chyba już będziemy ten odcinek kończyć. Jutro czeka mnie dosyć długa i ciekawa wycieczka do takiej typowej Gruzji, to będzie już daleko od miasta Kutaisi. Także zapraszam na następny odcinek, żebyście się dowiedzieli, dokąd pojadę. A zatem do zobaczenia w następnych odcinkach z Gruzji.